mniej osób zostało, ale cieszę się, że ktoś został. Od razu na wstępie zaznaczę, że z mojej prezentacji może nie będziecie zadowoleni, ale chciałem troszkę zaprezentować inny trend w robieniu jakby prezentacji. Moje prezentacje troszkę się wzorowałem na innych konferencjach, gdzie właśnie takie coś występowało, do czego was też zachęcam. Chodzi o to, żeby zrobić bardzo krótką prezentację i maksymalnie zajarać innych właśnie jakąś po części ideologią, czy pochwalić się swoją biblioteką. W moim przypadku może tytuł prezentacji jest troszkę niefortunny, bo liczycie na to, że się nauczycie robić gry mobilne w Androidzie, znaczy na Androida przy okazji, ale no troszkę was zmartwię. Nie, ja bardziej zaprezentuję bardzo krótki przegląd trzech popularnych silników do robienia gier, w czym troszkę pogadam sobie o jednym bardziej, a bardziej liczę z waszej strony na jakieś pytania, czy... sugestia. Więc tak, jestem Dawid. Robiłem już wcześniej inne prezentacje. W moich prezentacjach bardzo często nawiązuję do C++, bo bardzo lubię ten język. Ale powiem wam jedno. Wy może myślicie o Androidzie jako tylko Android i Java, ale musicie spojrzeć na to troszkę pod innym kątem, że Android bardzo ma dużo wspólnego z chociażby OpenGL-em. A jak jest OpenGL, to jest potrzebna nam zazwyczaj wydajność. A co jest aktualnie na trendzie? No powiedzcie mi. Co jest aktualnie na trendzie takim światowym, gdzie jest potrzebna ta nasza wydajność magiczna? VR. Słucham? Virtual reality. Super. No i jeszcze do tego możemy dodać rzucanie pokebolem w Pokemona, czyli augmented reality, czy jak to nam się wymawia. Rozszerzona taka rzeczywistość. Pierwszym przykładem będzie Unity. De facto ja się znam niestety tylko, albo niestety, na grach 2D. Unity możecie kojarzyć z gier głównie 3D, od jakiegoś czasu pewnie już coś około roku. Unity ma też wsparcie dla 2D i sobie radzi całkiem z tym dobrze, bo jak możecie sobie wyobrazić, no jak mamy 3D, mamy kamerę ruchomą, że przykładowo możemy się obracać do dwóch postaci, a to jak zrobić 2D? No zablokować kamerę. No i tak zrobili i mają wodę. Animacja nie działa. Był ładny gif, że tańcza na wszystkie platformy. Unity jakie właśnie platformy wspiera? To jest iOS, Android. Co to za platforma? Jeszcze ktoś kojarzy? No dobra, ale jak Tom ktoś powie, co to jest za platforma, to mi zaimponuje. Iza. Znaczy, teoretycznie nie jest to Samsungowe, bo to jest niby open source'owe, ale Samsung ma największą pieczę nad tym. I w Rosji podobno się dobrze to przyjmuje całkiem. Ale Rosja to inny stan umysłu, więc oni nie potrzebują Androida. I przykładowo starałem się znaleźć takie dwie najbardziej, przynajmniej które ja będę kojarzył, produkcje wykonane w takim silniku do robienia gier. No to będzie Monument Valley. Nie wiem, może ktoś z was kojarzy na Google Play. Ja to grałem, bardzo nawet fajna, abstrakcyjna gierka. Oczywiście jest dostępna na Androida i iOS-a, co pokazuje, że Windows Phone znowu się nie liczy. Crossroad, czyli tam sobie de facto bardzo taki klon bardzo starej jakiejś gry, taki żabką sobie skakaliśmy przez ulicę, czy coś takiego to było. No on już połasili tego Windows Phone'a, też nie wiem po co, ale okej, to udowadnia tylko to, że jest sens robić coś na Windows Phone'a i da się zrobić to w Unity. Przykładowy mały fragment kodu, oczywiście jak widzicie, może nie dam ci z końca, kod się pisze w C-Sharpie, czyli takim coś chcieli być lepsi od Java, ale im chyba nie wyjdzie. No oczywiście można jeszcze pisać w JavaScriptie i w takim języku Bo. No tak, Bo. Ale nie widziałem jakby tego kodu, więc nie jestem w stanie sobie na tego wyobrazić. No ale to, o to nam nie chodziło, bo ja dążę do innego silnika. Następnym silnikiem do robienia gier będzie GameMaker. Kiedyś, nie jestem pewien, czy to jest ta sama nazwa tego samego narzędzia, nie wiem czy kojarzycie, RPG Game Maker. To jest zazwyczaj kojarzone narzędzie z czymś takim, że wyklikujecie dosłownie sobie grę. Były dwa różne narzędzia. Bardzo dziękuję, możliwe. Nie byłem po prostu pewien, czy to jakoś jest powiązane. Ale chyba w każdym razie są powiązane firmą, a może nie, dobra, nie mieszam. No, w każdym razie to w skrócie narzędzie jest takie, że sobie bierzecie i wyklikujecie dosłownie grę. Oczywiście też wspierasz wszystkie platformy. Jak żeby inaczej.
Jedną z popularnych gier jest Crashlands i jest ona jednocześnie na Androida i iOS-a. Oczywiście ja tutaj pomijam wszystkie jakieś inne platformy typu webówki, typu Windowsa. My się zgłupiamy na mobilkach, więc bardziej mnie interesują tylko platformy mobilne, jakie są wspierane. Mirror Snap, sorry, nie znalazłem już serio w tym nic innego popularnego wykonanego, więc to było w ich polecanych, w sensie tym się chwalili. Nie wiem czym, na Windows Phone jest. I właśnie naszym narzędziem działania to jest myszka. Wszystko głównie wyklikujemy, ewentualnie możemy sobie użyć GML-a, czyli Game Maker Language, czyli sobie wymyślili własny język, który bardzo mocno przypomina JavaScripta. I to mniej więcej działa na zasadzie takiej, że to co wyklikujecie, to jest w locie tłumaczone do GML-a, czyli możecie sobie potencjalnie później pokodzić. Oczywiście nie o tym będę głównie gadał. I w końcu, to jest to na co czekaliście, czyli Kogos BDX. Jeszcze też podkreślę właśnie ideę tej prezentacji. Ta prezentacja ma być właśnie tak jak poprzedniego tutaj kolegi, prezentacja jakiejś biblioteczki. Dzięki temu, że wy się tym czymś może zainteresujecie, nie wiem, może w pracy, przyszłej pracy, albo coś na boku sobie kręcicie, macie ochotę zrobić gierkę, to właśnie o to chodzi, żeby wam potencjalnie podsunąć jakiś link, czyli taki PageRank wewnętrzny sobie możemy tutaj na ADG budować i oceniać potencjalnie jakieś narzędzia, które warto by zainteresować innych ludzi. I Kogos BDX też działa na wszystkich platformach, super, wszystkie działają na wszystkich platformach, więc nie ma problemu. Popularne gry, Badlands, bardzo fajna gierka, nawet już jest dwójka. Clash of Kings, nie grałem, ale klon Clash of Clans pewnie. I tutaj już mamy troszkę większą rozbieżność, możemy sobie porobić kilku to rzeczach. Możemy, C++ oczywiście, możemy potencjalnie w Lua sobie zachodzić szybko, fajnie, mały prototyp gry. No i część webową możemy też sobie wykonać. Co tutaj jest jeszcze takim fajnym, co będę też zawsze podkreślał, że C++ jest bardzo fajnym językiem. Istnieje takie narzędzie jak mscriptem i to jest takie bardzo fajne narzędzie, które służy do tłumaczenia C++ do JavaScriptu. Czyli de facto przekompilowujecie sobie kod C++ na JavaScript i macie wersję webową waszej aplikacji. Kiedyś to nawet zrobiłem z jedną grą i powiem wam naprawdę, skompilowałem grę i pach i działałem w przeglądarce. Byłem troszkę zdziwiony, że to zadziałało za pierwszym razem przede wszystkim. I to jest to. I też właśnie celem tej takiej prezentacji jest to, żebyście zachęcam was do uczenia się, znaczy może nie daję. Nie chodzi o to, żeby spędzić bardzo dużo czasu nad jakąś technologią, typu nie wiem, dobra, od dzisiaj się wszyscy uczymy iOS-a. Nie. Chodzi o to, żeby sobie spojrzeć, jak oni coś zrobili w iOS-ie. Może spróbować się troszkę podszkolić w ich tym języku magicznym. Objective-C? Chodzi o to, żeby podejście sobie skopiować do naszych aplikacji, powiedzmy nawet mobilnych na Androidzie. Przykładowo, ja odkąd zacząłem zainteresować się bardziej grami, w ogóle grami i mobilnymi w szczególności, bardzo dużo ściągnąłem sobie zastosowań z gier do aplikacji androidowych, co ulepszyło moją architekturę. Chociażby, nie wiem czy ktoś z was chociażby używa programowania komponentowego w aplikacjach mobilnych. Ktoś, może coś? Super, cześć też. Chodzi o coś takiego w skrócie, że dzięki temu, że uczymy się jakichś innych technologii, czy innych środowisk, w ogóle, na których to wszystko działa, możemy tę ideologię wciągnąć do naszego jakby projektu, do naszego języka. Nasze języki programowania typu Java i inne naprawdę dają nam sporo możliwości, a ich nie wykorzystujemy. Zobaczcie, jak ta wiedza robi się hermetyczna. My tutaj na ADG w 100% praktycznie, oprócz mnie głównie, nie, oczywiście żartuję, gadamy o Javie, Androidzie, ale nie zaciągamy sobie żadnych innych ideologii i nie próbujemy ich chociażby w Androidzie. Co bardzo może, ta wiedza jest bardzo mocno hermetyczna. Powiedzmy, my się rozwijamy w jednym kierunku. Przykładowo, starzy wyjadacze w PHP-cu jadą w innym kierunku. I bardzo rzadko ludzie się zdarzają, którzy próbują zaciągnąć z jednego coś do drugiego. Chociażby takim może być przykładem, u nas osoba niedawno tutaj do pracy dołączy, jest taki framework PHP Kraken. I jest to de facto zrobiony framework do PHP-ca, który działa jak Node.js. Jak się to tam wymawia. I właśnie o to chodzi, że
zaciągnął coś z Node'a do PHP-ca i to bardzo fajnie działa przede wszystkim. A, i tutaj miałem mówić właśnie tak pokrótce platformę. Czyli tutaj mamy nasze web platformy. Po jednym piwie już mi się język kończy. I natywne platformy. Co mi się podoba właśnie w tym języku i co bardzo ja sobie cenię przy moich narzędziach pracy, to jest to, jeżeli narzędzia są open source'owe. To jest dla mnie najważniejsze, bo ja mogę sobie pogrzebać w tym kodzie, mogę zobaczyć, jak oni to zrealizowali i dzięki temu właśnie tą ideologię sobie później gdzieś dalej wykorzystać, wyciągnąć. Dlatego bardzo lubię często dekompilować sobie fragmenty kodu Androida, nawet googlowskiego i mimo to, że tam ZYZ się nazywają te zmienne po obfuskacji, próbować zrozumieć, co tam się dzieje mniej więcej pod spodem, no to bardzo ciekawe wnioski można wyciągnąć sobie z tego. I tutaj w tym przypadku jest główny jakby taki nasz komponent w C++ napisany. Jak wiemy, C++ jest bardzo fajnie przenośnym językiem między wszystkimi platformami. Tutaj pominę część w ogóle webową. I tutaj mamy wrapery właściwie na C++ napisanego. Możemy właśnie sobie w Lua napisać coś, ewentualnie bezpośrednio w JavaScriptie, i właśnie chociażby nawet frontendowcy mogą się z pracy na coś przydać. No i oczywiście tutaj mamy tam już wyższego rzędu API i de facto nasz końcowy efekt naszej gry. Jak to będzie działało właśnie na naszym Androidzie? Taki mały, szybki w ogóle przegląd właśnie, na czym polega idea troszkę też jakby frameworka. Czyli u mnie nie będzie trzech prostych kroków. Znaczy będą, ale skróceję do dwóch. Tak jak kolega. Zwyczajnie po prostu naszą aktywność, rozszerzamy sobie naszą kokosową aktywność. I właśnie tu do tego, do czego ja dążę. Ja automatycznie pierwsze co robię, to zaglądam sobie, a jak wygląda ich ta aktywność. No i tutaj de facto mamy, że rozszerza naszą najzwyczajniejszą jakąś aktywność i implementuje swój jakiś tam interfejs. I co de facto pod spodem mamy? Pod spodem mamy nic innego jak GL Surface View, czyli zwyczajny widok androidowy, który, znaczy wiadomo, to jest troszkę tam klasa rozszerza ten OpenGL-owy widok, tam troszkę go lekko modyfikuje, w sensie dorzuca jakichś swoich featureków. Ale w gruncie rzeczy to jest wszystko rysowane na jednym widoku OpenGL-a. Mamy kogoś z 2DX Handlera, czyli pewnie jak nie jedna osoba używała handlera z wątków pobocznych, po prostu musiała coś do głównego wątku UI-a synchronizować, czyli w tym przypadku pewnie będzie rysowanie i obsługa touchów, skolejkowanie ich, tego typu rzeczy. No, tu ładny wyciek pamięci ktoś powie, ale spoko, mamy jedną tylko aktywność, no, jak jedna aktywność umiera, to jedna aplikacja i to jest tylko jedno wszystko. Więc tu akurat, nie wiem, czy to można by nazwać wyciekiem, pewnie tak, nie istotne. Jeżeli wasza gra będzie wyświetlała pewnie jakieś wideo, no to na każdej platformie to trzeba będzie obsłużyć natywnie, czyli na przykład na Androidzie będzie to jakiś tam wideo view z biblioteki. Tak samo jak wyświetlamy w aplikacji mobilnej jest wejście do przeglądarki, to wszystko jest zwrapowane, chodzi o to, że wszystko jest zwrapowane na naszą natywną część w Androidzie. My tego, jak będziemy używać takiego frameworka, takich rzeczy nie dostrzeżemy. Jedynym jakim to jest plusem, to to, że właśnie jak działamy z open source'ową biblioteką, możemy sobie podejrzeć ten kod, jak oni to zrealizowali pod spodem i dzięki temu po części też czasem możemy zweryfikować nasze pomysły, jak to powinno być zrealizowane i się powinno zachowywać. No może nie każdy z was na co dzień sobie pisze jakiś tam framework dla zabawy, że tak powiem, żeby coś osiągnąć, ale każda wiedza jest przydatna, bo nie wiecie, kiedy się coś wam przyda. I dziękuję. To tyle. Prezentacja krótka. Jakieś pytania macie? Jak nie, to rozumiem, ale naprawdę zachęcam was do... Zobaczcie, ile tu jest osób. Mamy, można powiedzieć, 40 wątków roboczych. Jeżeli przetworzymy internet z prędkością 40 wątków roboczych, to każdy z was na pewno znajdzie jedną zajebistą, ciekawą bibliotekę, o której pojedyncza osoba może nie usłyszy. Chociażby sam nawet Android Arsenal przerobić, to jest już też małe wyzwanie. Fajnie, że tam są lipy i pokazuje, co jaka biblioteczka mniej więcej robi. Ale jeżeli właśnie komuś z was się uda i w 5 minut zaprezentować takie coś, to też już jest dla nas wszystkich to jakiś zysk i mamy potencjalnie jakiś temat do dyskusji, a czy może próbowałeś tą bibliotekę z takim case'ie wykorzystać, jakie były problemy jakieś twoje może z wydajnością albo jakieś inne tego typu rzeczy.
A, wszystko. No, pytanie. Jak obecnie Kokos podchodzi do shaderów? Jak Kokos podchodzi do shaderów? One są realizowane, teraz nie pamiętam jak się ten język nazywa, ale shadery są normalne na tym OpenGL-owym języku shaderowym są zrobione. Nie są one natywnie zwrapowane, nie wiem, jak chociażby na Windowsie, żeby wykorzystać tam w NVIDIA. Akurat nigdy nie pisałem shaderów w Kokosie specjalnie swoich, prócz takich jedno małych, dwóch, trzech góra linijkowych, to nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Ale to jest taki ten język najogólniejszy, OpenGL-owy shaderowy, nie? No, a jak to działa na platformach Windowsowych, które są zbudowane na DirectXie? Nie wiem, ale kto używa Windows? Kurczę, nie, ale tak serio, no ja zrobiłem aplikację na iOS-a, to było naprawdę pstryk, działa. Na Androida troszkę musiałem się więcej pomęczyć, bo tam i fajną ikonkę sobie trzeba w aplikacji ustawić, tytuł aplikacji lepszy wybrać niż w iOS-ie, to troszkę mi dłużej zajęło, ale to też była chwila, moment. No, taka jest prawda, że te frameworki już takie najwyższego tego poziomu, chociażby do robienia gier, już mało się ma styczności z tym Androidem. Jeżeli naprawdę coś customowego będziecie chcieli zrobić, nie wiem, GCM-y na siłę wpleść tam, no to wtedy możecie mieć styczność głównie z Androidem. A z innych ciekawości wiecie, że Android Pay dzisiaj wszedł do Polski? Tak. Ale w embargo nie ma. W embargo nie ma, też jest tak zmartwiony. A tak, używałeś tego w pracy, czy tak? Tak, pan. Ja używałem Kokosa, używałem sobie i w prywatnych projektach, i w pracy jak najbardziej. A dużo czasu poświęciłeś, żeby coś zrobić w sensie? Bardzo łatwo się w Kokosie wchodzi, że tak powiem, do tego. Dam to na przykładzie. Mieliśmy jeszcze do niedawna, zanim mi anulowano projekt, mieliśmy dwóch stażystów, którzy przyszli w ogóle jako Android deweloperzy. I de facto po dwóch tygodniach wszystko fajnie, byli bardzo dobrzy, żebym ich to tak określił. Sobie dawali radę, szybko się uczyli w ogóle, ale no zapadło decyzja, że sorry, albo się przerabiacie na C++ i robimy gierki, albo no musimy się pożegnać, bo jednak się plany w firmie zmienią. No, takie decyzje biznesowe trudne, ale bywają. I powiem wam tak, że no ich wrzuciłem w C++ Androida Kokosa i po dwóch tygodniach normalnie dla mnie pomagali mi elegancko nowe feature'y do gierki dodawać, rozbudowywać grę. Więc skoro oni dali, a jedyną ich styczność z C++ była znajomość ze studiów, to ja byłem zadowolony z ich progresu. A im się to też przydało, bo musieli na inżynierkę coś tam zrobić i też im C++ przydało. Już takie drugie pytanie. Jak Kokos obecnie podchodzi do zarządzania pamięcią? Kokos, na chwilę obecną są trzy wersje Kokosa. Jedna, w ogóle Kokos pochodzi od Kokosa 2D, który jest na iOS-ie takim jakby, może troszkę przekręcę, ale jest, powiedzmy jak mamy, dobra, nieważne. Na iOS-ie jest Kokos 2D, to jest taka ich biblioteczka do robienia takich fajnych właśnie graficznych jakby rzeczy natywnych. I oni zrobili Kokos 2DX, tylko że w C++ i dosłownie jeden do API zerżnęli z Kokosa 2D po to, żeby ludzi z Kokosa 2D przerzucić na Kokos 2DX, żeby mieli bardzo łatwe przejście. I to dla nich zrobili. Później zrobili wersję drugą, już troszkę odstawała od tego starego API. Teraz jest aktualnie wersja trzecia i stwierdzili, że dobra, pierdzielić już tamto, nie musimy mieć tego tak samo jak oni zrobione. I ogólnie przeszli na C++ 11, co nie wiem, czy jak wiecie, ale C++ 11 dla mnie jest kompletnie jak innym językiem, w sensie lepszym. I ja nie używam osobiście wskaźników, więc ogólnie tam jest bardzo dużo C++ 11, Unicode pointery, shared pointery i takie dosyć przyjemny kod. A oni zaimplementowali jakieś takie własne, jakby wyrafinowane zarządzanie pamięcią, typu jakieś areny czy coś takiego? Tak, mają zarządzanie pamięcią bardzo, moim zdaniem, takie łatwe i sprytne, które jest właśnie, to teraz podkreślam, do czego właśnie ja nawiązuję, wyciąganie z innych rzeczy, innych ideologii. W iOS-ie mają zliczanie referencji w obiektach. My w Javie mamy garbage collector, który się przechodzi, usuwa nam obiekty. Wszystko jest fajne, a w iOS-ie, oczywiście wcześniej mówię, mieli zliczanie referencji, czyli wykonywaliście metody retain i release. I de facto jak tworzyliście obiekt, no to on miał automatycznie naliczaną jedynkę i jeżeli chcieliście go usunąć, to wywołaliście release. Później stworzyli sobie takie bardzo sprytne narzędzie jak ARC, które de facto tak niejawnie wstawiało to retain i release w samo w sobie w skompilowanym już kodzie. To
jest bardzo fajne narzędzie i bardzo raczej nie widziałem narzekań na wycieki pamięci, czy sam też ich nie doświadczyłem. I w Kokosie zaimplementowali to tak samo. Retain i release jest, nie? Zrealizowane. Ale jest automatycznie, czy jest ręcznie? Nie, tu akurat jest to niestety ręcznie, bo to by wymagało dodatkowego narzędzia, takim jak jest Arc w iOS-ie. Ale to jest bardzo takie dosyć ciekawe podejście, które czasem może warto wykorzystać. Szkoda, że w Javie no, na przykład nie ma destruktorów, nie? Czy jakiegoś takiego wywołania finalnego. Ale potencjalnie może to też można jakoś fajnie wykorzystać, taki retain i release do, powiedzmy, nie wiem, chociażby można by sobie zaprojektować taki fajny obiekt, który typu jak weak reference mniej więcej działa, tylko że tutaj mielibyśmy większą kontrolę nad tym. Bo te weak reference i soft reference troszkę, nie wiem czy ktoś z Was korzystał, ale są, myślę teraz o soft chyba reference, może ja już mylę z biegiem czasu, a androidowy garbage collector bardzo mocno agresywnie działał. I jak na ułamek dosłownie, że tak powiem, sekundy coś mieliście w soft reference wersji czwartej Androida, to wersji czwartej to mogło chwilę sobie pożyć jeszcze tam, że tak powiem, w pamięci, w szczególności jak implementowałem coś takiego jak Picasa, bo nikt mi oczywiście nie powiedział, że jest coś jak Picasa cudownego, no to właśnie to mniej więcej jakoś se tam działało, na szybko, ale działało, a w wersji już tam powiedzmy Androida piątki, to te soft reference były tak szybko czyszczone, że to było do wyrzucenia. No i, ale na szczęście odkryłem Picasę, więc byłem zadowolony. Jakbyś chciał na przykład grupować alokacje w jakieś takie bloki, na zasadzie, że w jednej klatce tworzysz sobie dużo obiektów i później zwalniasz je wszystkie, jak przechodzisz do następnej klatki. Takich automatycznych, znaczy takich gotowych rozwiązań kokosowych już nie ma. Nie ma. Nie zabawiałem się własne alokatory pamięci. Właśnie to jest też taki kolejny przykład z gier, że gry sobie zazwyczaj robią coś takiego, że alokują jakiś blok pamięci i wypełniają ten blok pamięci, żeby nie bawić się z wyciekami czy coś, to zwyczajnie jak już im ten blok nie jest potrzebny, wywalają cały blok, nie bawią się co tam jest potrzebne, co nie, wywalamy, bo wiemy, że już ten blok nie będzie na pewno potrzebny. Dobra, dziękuję.